niektórzy politycy amerykańscy twierdzą, że reszta świata kopiuje amerykańskie wzory, także wzory prawne. Także to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w tym zakresie, ma także znaczenie dla reszty świata. I po drugie, prawo stanowione, o czym dzisiaj się często zapomina, kształtuje obyczaje, uczy, co jest dobre, co jest złe i zachęca do tego, co zostało określone jako dobre. Więc takie rozwiązanie prawne ma ogromne znaczenie także dla praktyki życia społecznego. Oczywiście ludzie święci nie potrzebują żadnego prawa stanowionego, żeby się orientować, co jest dobre, co jest złe, ale jeszcze jesteśmy wszyscy w drodze i każdemu z nas się takie porządnie funkcjonujące prawo stanowione w życiu moralnym przydaje. Takie jest stanowisko i Arystotelesa, i świętego Tomasza z Akwinu. Prawo stanowione służy życiu dobremu, życiu moralnemu, ale oczywiście pod warunkiem, że to prawo stanowione odpowiada prawdzie o dobru. W tym przypadku, w przypadku tego fałszu zalegalizowanego w Stanach Zjednoczonych, mamy do czynienia z rozwiązaniem prawnym, które będzie przeszkadzało w porządnym życiu moralnym, w ustawieniu, w szczególności ustawieniu erotyki na ludzkim poziomie. Nie myślmy sobie, że to będzie dotyczyło tylko ewentualnie innych. Fałszywe rozwiązania prawne mają ogromne znaczenie dla całości społeczeństwa i te rozwiązania prawne, które legalizują homoseksualizm, implikują traktowanie ludzkiej płciowości jako sfery tylko konsumpcyjnej, sfery użytkowej, sfery zabawy drugą osobą. No niestety ten sposób widzenia ludzkiej płciowości się rozszerza. Mamy także w Polsce, nazywa się to katolickim seks-shopem, więc także w naszych środowiskach forsuje się, czy jakoś zachęca się do tylko konsumpcyjnego traktowania ludzkiej płciowości. No, dodaje się, że w życiu małżeńskim, ale jeśli uwierzymy w to rozwiązanie prawne ze Stanów Zjednoczonych, że nie ma różnicy między małżeństwem a związkiem tym jednozboczonym, jednopłciowym, no to będziemy musieli traktować sferę erotyczną jako sferę właśnie konsumpcyjną. To jest, jeszcze z Pani dużo wejdę słowo, przepraszam, bo to jest jakiś nawet kalambur słowny, homo małżeństwo, to jest w ogóle, jak małżeństwo, wiadomo, od początku świata związek kobiety i mężczyzny. Natomiast tutaj sędzia w imieniu sądu, tak powiedział sędzia Anthony Kennedy, napisał, że gejów nie należy skazywać na samotność i wyłączenie z jednej z najstarszych instytucji cywilizacji. No to czyli, no ale to kto ich skazuje na samotność? No przecież nie cywilizacja, prawda? Tak, przeciwnie, właśnie brak instytucji takich związków pomaga osobom mającym taki właśnie problem się tego problemu pozbyć. Natomiast tworzenie owej instytucji związku homoseksualnego tylko przeszkadza ludziom porządnie tę sferę erotyczną uregulować. Także przeciwnie, to rozwiązanie przyjęte także w Stanach Zjednoczonych, ono właśnie dyskryminuje, ono przeszkadza istotom rozumnym i wolnym żyć w sposób rozumny i wolny. I ostatnia rzecz, mianowicie to rozwiązanie prawne dotyczy najbardziej podstawowej sfery naszego życia. Jesteśmy albo mężczyzną, albo kobietą. Jesteśmy także istotą dla drugiej osoby, czy to dla osoby boskiej, czy dla osoby ludzkiej. I to nasze jakby komunijne odniesienie, czy jak kiedyś mówiono, społeczne odniesienie, realizuje się nie inną drogą, tylko poprzez naszą kobiecość czy męskość. I powołanie zakonne, i powołanie małżeńskie tylko tą drogą się realizuje. Jeśli tej sfery nie ustawimy na ludzkim poziomie, no to ani do zakonu, ani do małżeństwa, ani właściwie do niczego się nadawać nie będziemy. Także to rozwiązanie prawne nie dotyczy którejś tam z kolei spraw naszego życia, tylko sfery najważniejszej, sfery, poprzez którą rozwijamy się w pełni jako osoba ludzka.
No właśnie. I jeszcze jedna rzecz, panie dyrektorze, tutaj mam cytat księdza profesora Oko, który też skomentował tę decyzję. Zauważa on, że ten sam sąd, czy prezydent USA, pozwala na tak zwaną aborcję przez częściowy poród. I nawet mówi, że spodziewa się, że kolejna decyzja sądu może być na przykład legalizacja kazirodztwa, no bo przecież wszystkie bramy są już otwarte. Ja bym może nie, prawda, nie tym sposobem argumentacji się nie posłużył, do czego jeszcze, prawda, do czego jeszcze tą drogą dojdziemy, bo to już jest krok w przepaść. Ta legalizacja związków zboczonych jest samym w sobie złem, a nie z powodu ewentualnych następstw, więc nic gorszego już spotkać nas nie może. Pamiętamy z listu świętego Pawła do Rzymian, że homoseksualizm to właśnie kara za bałwochwalstwo, więc fałszywa wizja Boga, taka, która we współczesnych społeczeństwach jest dzisiaj szeroko promowana, Boga nieinteresującego się człowiekiem, Boga jakoś samotnego. Jeszcze można by, teolog wiele by do tego dopowiedział, ona właśnie skutkuje w fałszywym rozumieniu ludzkiej płciowości. Więc to rozwiązanie prawne jest samo w sobie złe, niezależnie od tego, do czego ono jeszcze może doprowadzić.